YouTube, what's up guys? Jest piątek, 1 listopad, także czas na mały update, na małe informacje ze świata, co się dzieje, świata seksu i biznesu. Nie no, żartuję. Generalnie chciałem wam powiedzieć, że minęło 3,5 roku, tam plus minus oczywiście. W czerwcu 2016 otworzyłem swoją własną firmę, agencję rekrutacyjną. Jest 1 listopad, jak już mówiłem, 2019, więc mamy jakieś 3,5 roku. I dzisiaj jadę na mega ważne spotkanie, dosłownie za chwilę. A zobaczcie jeszcze, jak wyglądam. Jestem normalnie na galowo z moim psem. Jestem na galowo z moim psem na spacerze, ale za chwilę wyjeżdżam do Amsterdamu na mega ważne spotkanie z jednym z kluczowych moich klientów i będziemy omawiać bardzo ważne sprawy dla rozwoju mojej firmy i oczywiście ich też, i współpracy naszej. I o ile to nie jest zwykłe takie spotkanie, tylko tak jak mówię, ważne spotkanie, to tak naprawdę podchodzę do niego tak jak na samym początku. Na luzie, jestem otwarty. Będziemy otwarci na rozmowy, na współpracę i tak dalej. Pamiętajcie, że otwieracie swoją firmę i macie jakiegoś swojego pierwszego klienta i nie zawsze coś idzie po waszej myśli, bo często tak będzie, że coś nie pójdzie po waszej myśli, że na przykład, nie wiem, nie zapłacą wam faktury na czas, albo że coś tam po prostu nie poszło i tak dalej. Jeżeli wy chcecie być przedsiębiorcą, chcecie mieć własnych klientów, własną firmę, musicie na początku trochę niestety schować dumę do kieszeni i być może udowodnić, pokazać, na co was stać, a za jakiś czas możecie jeździć na takie rozmowy, czego wam życzę, jak dzisiaj, gdzie będziemy mówić o pieniądzach i o podwyżkach i o różnego rodzaju rzeczach, które są ważne nie tylko dla ciebie samego, satysfakcji twojej i tak dalej, ale dla rozwoju firmy i tak dalej i tego, w którym kierunku będziesz dalej szła. Więc tak jak mówię, ważne jest, żeby tą dumę do kieszeni czasem sobie schować i a być może czasem też wyczuć, gdzie ktoś, jeżeli ktoś cię oszukuje i faktycznie się nie układa, to może faktycznie z takim klientem dać sobie spokój. To są ciężkie czasem tematy. Rozmawiam z moimi kursantami często i oni właśnie często mi zadają pytania, jak z tymi klientami rozmawiać. No właśnie, z otwartą głową. Rozmawiać z otwartą głową z tymi klientami. Przemyśleć sobie pewne sprawy wcześniej. Jak wy byście się zachowali być może w danej sytuacji. Co jest ważne dla tego klienta, czego on potrzebuje, jakie wy macie atuty. Tak? Jakie wy macie asy w rękawie, jak wy możecie im pomóc. Przy ustalaniu, nie wiem, właśnie wynagrodzeń, stawek i tak dalej. Różnego rodzaju takich rzeczy. To są takie ważne rzeczy, które trzeba sobie wcześniej przemyśleć, ale z otwartą głową i się nie bać się próbować i powiem wam na koniec, że po prostu po iluś klientach, których macie już na swoim koncie, z którymi rozmawialiście, gdzieś byliście na rozmowie, uzgodniliście coś, widzieliście jedną, dwie, trzy umowy, to na tej podstawie możecie później mówić, ok, mam już doświadczenie, mogę teraz na przykład bardziej zaryzykować i tak dalej. To wszystko są takie gry z klientami, tak, z kontrahentami, w które musicie się nauczyć grać po prostu, tak? To jest gra zwana życiem, tak jest wszędzie. Na wszelkich polach trzeba się nauczyć umieć grać w różnego rodzaju sprawy. Także to, co wam chciałem przekazać, jest ponury dzień trochę, aczkolwiek nie w naszych sercach, ale na dworze trochę pada. Więc chcę wam życzyć wszystkiego dobrego, dobrego weekendu, trzymajcie się i dzięki za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, łapkę w dół, jeśli wam się nie podobało. Daj suba koniecznie, jeśli jesteś na tym kanale i nie masz subskrypcji, a chcesz oglądać więcej takich materiałów biznesowo-marketingowych, rozwojowych. Chcesz widzieć, jak ja rozwijam swoją własną firmę, być może to ci pomaga w jakiś sposób, te informacje, daj suba koniecznie, czyli
łapka w górę i sub. I widzimy się na następnym filmie. Trzymaj się, hej.